Cześć, witajcie, z tej strony witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Dzisiaj znajdujemy się na świecie Kataha, tak jak obiecywałem. Powrócimy sobie troszkę na Kataszkę i poekspimy. Posiadam takie błogosławieństwo z questa, które jakieś tam na takie na dzień dziecka były. I to jest z expem razy 100, czyli że mamy szybszy, lepszy i w ogóle bardziej efektywny exp. Jest godzina druga w nocy. Zapytacie SP, dlaczego o tej godzinie tu jesteś? Dlatego, że o tej godzinie mam pewność, przynajmniej przypuszczenie, że nikogo tutaj nie będzie, gdzie będę mógł się po prostu normalnie wyekspić i nikt mi nie będzie przeszkadzał, bo większość osób już pewnie śpi. EQ się tu, jak widzicie, troszeczkę zmieniło przez ostatnie dni. Dziękuję widzom za pierek i za zbroję, którą dostałem od was. Bardzo się przydaje. To zakupiłem również łuk z Patryka z trucizną oraz hełmik i naszyj jako heroiczne przedmioty. Na razie tym owce jest nawet spoko, jeśli chodzi o PvP. Dexpa też się na razie spisuje, na zbirach sobie radzi. Myślę, że na orkach już bym sobie mógł dawać radę, ale po prostu nie pcham się tam ze względu, że są tam osoby, które mają ode mnie level na pewno większy. Jest tam też chyba red mapka lub nie ma, nie wiem, nie jestem pewien, bo nie expiłem tam dawno, jeśli chodzi o świat oficjalny, tyle co tam na privach, więc no nie wiem. Chciałem tutaj sobie jak najszybciej dobić 40, raz pójść na łaźnię i expić dalej. Pytacie mnie też, jakie plany tutaj mam na ten świat. Nie mam żadnych planów na ten świat, po prostu tak jak wcześniej zapowiadałem na live'ach, jest to postać, która jest tak zwanym wypełniaczem live'ów i odcinków. Z racji, że często mi się kończyły pomysły na odcinek, szukanie herosów było zbyt monotonne i długie. Dlatego też postanowiłem założyć tę postać i po prostu pchać ją gdzieś dalej w świat, który będzie mi się chciał bić, to bije. Jeśli uznam, że na chwilę stop, to po prostu odpuszczę tę postać. I po tygodniu, czy tam po jakimś tam czasie, wrócę na nią. Oczywiście wszystkim osobom, które mi jakoś tutaj pomagają, czy to w złocie, czy to w przedmiotach, bardzo serdecznie dziękuję. Z chęcią chciałbym was tutaj wszystkich trzymać na liście znajomych, ale no, nie ma takiej możliwości. Jest was po prostu za dużo i na takim, ja i tak co jakiś czas usuwam osoby nieaktywne, bądź te, które anonsowały się, że będą expić wysokie levele, a stoją w miejscu. Tego właśnie unikam i no, robię miejsce też dla nowych widzów. Ja tak widzę, że w miarę też idzie z tym błogosławieństwem ten exp. Odcinek, jak ten widzicie, jest już pewnie nie wiem, gdzieś koło 15, 14 w niedzielę. I mam nadzieję, że też widzieliście poprzedni odcinek o Margo Campie, na który was zapraszam. Jest odcinek troszeczkę też taki niedopracowany, ponieważ był nagrywany bardzo szybko, bez jakichś tam większych zastanowień. Po prostu co wrzuciłem, to leciało. I tak, jeszcze tutaj sobie na chwilę na RTL wejdziemy. Demonica nie było 2,5 godziny. Jest już po minimalu, więc możemy się w sumie za nim przejść. Odcinek, jeśli chodzi o Margo Campa, to staram się wam przekazać informacje w miarę sensowne. Staram się unikać jakichś takich bezsensownych tematów. Jest taki bardziej ogólnikowy, bo po prostu osoby, które się jeszcze wahają co do Margo Campu, do których został miesiąc, mogły się jakby bardziej nad nim zastanowić, przemyśleć, czy aby na pewno jechać. Ja wam w sumie jeszcze tutaj jeszcze raz powtórzę, że naprawdę warto. Bo odcinek jest odcinek. Camp sam w sobie zły nie jest. Ja naprawdę rok temu bawiłem się bardzo dobrze. Mówię, weźcie jakiegoś kolegę czy coś, ekipę i naprawdę można się dobrze bawić. Jeśli ktoś wam mówi, że jest to zjazd dzieciaków, to się bardzo grubo myli, bo tak niestety nie jest. Są tam osoby starsze, młodsze, jest to dosyć różnoraki wiek. I no uwierzcie mi, warto, bo warto. Są osoby, które na przykład jak Nanamis pokonują 2000 km, żeby przyjechać na kampa. Są osoby, które mieszkałem tam obok lub są osoby, które tak jak ja dojeżdżają praktycznie po paru godzinach,
Ale wiecie, się opłaca. Jest to taka jedyna impreza podczas roku, na której. No, jeśli. Myślę tak, że jeśli gracie w daną grę przez jakiś czas i interesujecie się rzeczami z nią związaną, to myślę, że na kampie powinniście być. Zważywszy, że jest to pora wakacyjna. Oczywiście nie jest tak, że każdy będzie mógł, nie? Bo na przykład kierownik miał dentystę rok temu, to jest przecież normalne. Ale, no mówię, każdy znajdzie tam coś dla siebie. Starsi, młodsi. Pamiętam, że były jakieś takie malowanie twarzy dla najmłodszych, były różne jakieś konkursy, takie konkursy, może konkursy, jakieś takie turnieje na szable, szpady i inne tego typu rzeczy. Czekajcie, jeszcze tutaj sobie zobaczę, jak coś tutaj ktoś pisze. Aha. I Kraków. To fajny Kraków. No, w ogóle też Namir widzę, że się odznaczył na Facebooku jako osoba bezpieczna. Więc wszystko jest pod kontrolą. Bo teraz, nie na tą postać. Bo teraz sami wiecie, wszędzie jakieś zamachy terrorystyczne. Teraz była właśnie, Namir się oznaczył w tym, że jest bezpieczny, bo jakaś ciężarówka wjechała w osoby kolejny raz. Tu jest sobie jakieś dwie wiadomości jeszcze odbierzemy. Z tych zamachów jest na świecie bardzo dużo, ale to już nie temat na ten odcinek. Pamiętajcie, jak chcecie jakiś temat zarzucić, to możecie to zrobić w komentarzu. Dasz mi 5M, jestem twoim największym fanem. No niestety nie, dodasz mi do znajomych, nie. Dodasz do znajomych, nie. Pada pozycja by... Dobra, nieważne. Tu stoi jakiś gościu, jakiś łowca. Łowca. Dobra, to my w takim razie lecimy sobie na Kataszkę. Demonica nie znaleźliśmy, więc niestety go sobie nie ubijemy. Pokazałbym wam, jak sobie soluje demonica i z niego nic nie spada. Są takie dni, że na przykład potrafię spaść kulki z niego, a są takie dni, że potrafię być pusty. Ogólnie staram się też nie solować herosów, bo jest to w miarę chamskie, bo sam było mi przykro, bo wiecie, to demoniz nie respi się 2-3 minuty, tylko respi się 2-3 godziny. I ja staram się zawsze, jak coś robię, staram się również pomyśleć o skutkach danej rzeczy, czyli na przykład jak ja bym się postawił w danej sytuacji i na przykład no jak ktoś zawala za tym demonem przez parę godzin i nie może go znaleźć, a ktoś go sobie ubił na solo, no to jest to tak, wiecie, trochę niefajnie. Oczywiście też no nie lota co chwilę jakaś legenda z tego demonica, ale zawsze coś. Więc czy ktoś mi tu XP? Tutaj ktoś się zdenerwuje, bo coś tutaj powybijane było, albo się nie porespiło. A to nie jest dobry znak. A nie, no chyba nie. Chociaż nie, no taki jakiś pojedynczy grup, tu mi się wydaje, że tu jeszcze grupka taka jedna jest. Ale to może mi się tylko zdaje. 32 poziom, w ogóle to sobie jeszcze załadujemy tutaj, o. W łuk, czyli w atak bronią dystansową. Tutaj też sobie dodałem taką umkę jak truta, dzięki której, o, zatruta strzała. No chyba wiecie jak działa, nie muszę wam opowiadać. Coś miałem się jeszcze, aha, miałem się was pytać, myślałem od zrobienia postaci na, załóżmy, na brutalu dajmy na to i rozpoczęcia dla was tak zwanej serii poradników dla początkujących. Wiele osób pisało to do mnie na live'ach, czy też na mailu, na fanpage'u, czy nagram coś kiedyś, jak tam zarobić, jakie przedmioty, gdzie to zdobyć i tak dalej. Wypowiedzcie się, czy chcielibyście takie coś u mnie zobaczyć na kanale. Oczywiście, no nie musiałoby to oglądać chyba, że z zainteresowaniem osoby, które no już grają troszeczkę w tą grę. Lecz to byłoby bardziej skierowane do osób, które właśnie, tak jak mówiłem, dopiero zaczynają, wchodzą w ten temat i no nie są jeszcze tak obeznani jak niektórzy. Ja myślę, że już jakimś doświadczeniem mogę się mogą pochwalić, ponieważ gram już to ponad 8 lat, około 9. Oczywiście też nie znam się na jakichś takich aktualizacjach, które były robione, bo no nie zaczynam tak małymi levelami co chwilę gry, więc jest mi też się tak trudno do tego odnieść, ale myślę, że takie nowe osoby by skorzystały na takich poradnikach. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy klasiku, czy coś jest, jakieś legendy.
I będziemy już powoli kończyć, więc ja wam bardzo dziękuję, że byliście. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba, jeśli jesteście nowi, dla poszerzenia zasięgów, by więcej osób zobaczyło te filmiki, by kanał się mógł rozwijać. Zawsze możecie na fanpage'a, który jest w opisie, oraz jeśli ktoś się chce ze mną skontaktować, to również jest tam odnośnie tego informacja. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego tygodnia, bo już niedługo wakacje i trzymajcie się, cześć!